Wróćmy do podstaw. Pytanie brzmi, co, kim jesteś, co robisz? Wiadomo, że to na poziomie słów nie jest łatwe do przekazania, ale możesz sobie zdać sprawę po prostu z tego, że żyjemy po to, żeby być szczęśliwymi, żeby się dobrze czuć, robić to, co pragniemy, jakby nie czuć zupełnie ograniczeń, a te ograniczenia, które mamy, rozumieć, z czego to się bierze. Też są ograniczenia tak cielesne, tego, że nie będę miał więcej wzrostu, chociaż mogę sobie to pomóc, na przykład obcasem, czy nie będę miał innych kolorów oczu, chociaż mogę sobie to pomóc, tak dając sobie soczewki, nie będę miał innego koloru włosów, mogę sobie pomóc zafarbując je i tak dalej. Natomiast ten osprzęt biologiczny, jaki mam na poziomie fizycznym, jest już i to jest w pewnym momencie moim ograniczeniem, ale też mogę to użyć jako coś, co daje mi pewne możliwości, na przykład palce, możliwość pisania po klawiaturze, tak? Czyli ten cały sprzęt, który stworzyliśmy, pomaga nam po prostu bardziej w wyrażaniu siebie z naszym przedłużeniem. Tak jak wsiadasz do samochodu, to jest coś takiego, jakby się załącza, jakbyśmy my sami byli tym samochodem. Przez to bardziej mamy łatwość czucia, tak, jakby granic tego samochodu, możliwości tego samochodu, i to jest coś naturalnego. I to jest pewne prawo życia, które powoduje, że jeżeli że my, no to będę jako czysta świadomość, nie jesteśmy niczym, ale w momencie, kiedy jesteś w czymś osadzony, na przykład w ciele ludzkim, to automatycznie się z nim utożsamiasz i wyczuwasz to ciało. Dzięki też układowi nerwowemu, im lepszy układ nerwowy ciała, tym jest większa czułość, i jeżeli tu masz odpowiednio też zaprogramowanie tego software'a, tak, w głowie, to możesz tym lepiej to wykorzystać. Ponieważ więcej wtedy widzisz i wtedy działasz jakby na pełniejsze informacje. Ta pełniejsza informacja pozwala ci zrozumieć główne prawa natury, na których wszystko to jest oparte. Więc już nie ulegasz takim pochopnym założeniom konceptualnym, że wiesz, człowiek to jest jakaś nie wiadomo kto, ktoś to tworzy. To są pewne niejasne właśnie zasady, niejasne informacje, na których jeżeli ludzie działają, no to jakby szybko wchodzą w taką pewnego rodzaju ignorancję, niewiedzę, która kończy się na ich niszczeniu, ponieważ robią, jakby patrzą się przez jakby jednowymiarowe modele widzenia świata i ten jednotorowość postrzegania, no jest z jednej strony uwarunkowana tym, że my jesteśmy organizmem, w zasadzie samoorganizującym się na każdym poziomie. I to, co powiedziałem wcześniej, jesteś organizmem tutaj jako istota, która jest nazywana koncepcyjnie człowiekiem, i ona, jak widzisz, ma pewne funkcje, może się wyraża się w pewien sposób. Jeżeli czuje zagrożenie, to wszystko się obniża do poziomu przetrwania, tak, do pewnych, załącza się mechanizm walki, ucieczki, i tutaj wszystko się wtedy, wyostrzają się zmysły. Tak? Jeżeli istota natomiast czuwa bezpieczeństwo i są te podstawowe potrzeby zaspokojone, to w tym momencie może wejść poziom wyżej, metapoziom, poziom już intuicyjnego zrozumienia, wyjścia poza te nałożone rzeczy, które widzi zmysłami. Czyli automatycznie wchodzi w podróż do źródła. Jeżeli oczywiście jej poziom świadomości daje jej, sprawia, że ma pragnienie poznania prawdy o sobie, co jest takim już najwyższym wymiarem istnienia tutaj, i jest dana jakby istotą, które mają już łatwość z rozeznaniem się w tej rzeczywistości i widzą te proste pewne zasady. Tak? Dla ludzi, którzy na przykład są w pewien sposób obezwładnieni, jakimś tym dyskursem społecznym, który ciągle w tych różnych procedurach, tak, ich tam gdzieś zamyka, żeby ciągle na przykład dbają o to, żeby dobrze wyglądać, żeby poruszać odpowiednie tematy, jakby czy wychodzić dobrze w oczach innych, to jest wynikiem też tej drugiej strony, którą gdzieś tam chowają pod dywan, próbują jakby właśnie ją wymazać z siebie, ale się tego nie da, tak? Bo każdy człowiek gdzieś musi mieć w sobie, takie są funkcje psychiczne umysłu, który działa w oparciu o te skrajne poglądy. Każdy z nas ma gdzieś tam w sobie coś, te negatywne jakby poglądy, te rzeczy, mniemania o sobie, które są potrzebne, tak?
że na przykład ja idiota, ja debil, ja psychiczny, ja jakiś, ja niepełnosprytny i tak dalej. To są te najbardziej jakieś takie negatywne rzeczy, które gdzieś też nabieramy, jak jesteśmy młodzi, tam ktoś na nas powie, czy coś zepsujemy i tak dalej. I to gdzieś dziecko na poziomie, bo to są wczesno dziecinne jakieś rzeczy, które mogą się objawić jako traumy, powodują właśnie to, że ludzie się potem bronią i nie chcą wypadać na tych kretynów i tak dalej, co oczywiście powoduje, że to jest ta pewna walka z wiatrakami i to jest w pewien sposób utrzymywanie tego stanu, który może być gdzieś głęboko trzymany w nieświadomości. Więc kwestia też uwolnienia się z tego, to jest zaakceptowanie tego, że mamy w sobie po prostu wielość osobowości, które pozwalają nam, przez które działamy. Więc musi w nas być zarówno ja idiota, jak i ja geniusz, ja mędrzec, ja mądrala. I my musimy mieć te wszystkie jakby stopnie reprezentacji nas, żebyśmy mogli zrozumieć, co dana osoba na przykład, czy jest jakiś przekaz z zewnątrz, który nas może dotyczyć. Tak więc jeżeli ktoś mówi ja idiota, to na przykład słyszymy kogoś, który na przykład obraża innych, to automatycznie na przykład mówi na kogoś, ci idioci to znowu są tacy, że w ogóle nic do nich nie dociera i tak dalej, to w tym momencie, jeżeli słuchamy takiego przekazu, to uaktywniać się nas musi też nasze ja idiota, który to słucha i my w tym momencie, jakby nie patrzeć, podświadomie nawet, mamy pewien sposób, przyjmujemy to na klatę, tak jakby ktoś mówił w pewien sposób o nas, czyli o tej części nas, która się utożsamia z ja idiotą. I to jest właśnie wiedza, prawdziwa wiedza daje ci dostęp do tych rzeczy, natomiast sama wiedza jest jakby nic nieznacząca, jeżeli nie wychodzisz poza to. Czyli musisz wyjść poza te wszystkie ja, żeby móc zobaczyć tak siebie w tej wielości, ale jako jedność. I teraz im masz lepsze rozeznanie w rzeczywistości, tym zdajesz sobie sprawę z tych właśnie naturalnych praw, które są, w których to wszystko jest stworzone. I jeżeli jesteś gdzieś tam wśród tych ja idiota, ja mędrzec, ja nawet ja okularnik, ja brodacz, tak? Ja łysy, to się stamtąd jakby ciężko jest tam komunikować się, tak? Bo tam każdy ma coś, chce powiedzieć i tak dalej. Natomiast złapiesz się na tym, że ci ludzie, że te twoje ja osobowe są bardzo ograniczone. Nie można za bardzo z nimi rozmawiać, bo one jakby mają taki świat, którego jakby nie ogarniają więcej. One jakby są po to, żeby trzymać pewną tożsamość, tak? I zdajesz sobie sprawę, że to nie jest w żaden sposób, nie wiem, ich jakiś problem i tak dalej. Bo na przykład ja mądry, to będzie zbierał wszystkie informacje, które będą potwierdzać jego mądrość, tak? Ale gdzieś ten też będzie się kolegował z ja głupi, tak? Z tego względu, że no to czasami będzie to śmiesznie wyglądać, czy głupio i więc będzie się, ja mądry zawsze będzie gdzieś tam kolegował z ja inteligentny, ale też z ja właśnie śmieszny i tak dalej. I to jest dosyć ciekawe, jeżeli potrafisz wykraczać poza to. Na ogół się to wyjście poziom wyżej, w ten dopełniający stan nazywa się różnie przebudzeniem duchowym, oświeceniem, jak już to są skrajne stany, gdzie już wchodzisz w stan przypomnienia sobie całej tej struktury rzeczywistości, wszystkich, można powiedzieć, wszech rzeczywistości. I to powoduje uwolnienie, oczyszczenie się z tych właśnie dyskursów, które wcześniej ciebie ograniczały, ponieważ byłeś znowu na jakimś poziomie ja, na przykład człowiek, tak? I to też ogranicza, ponieważ jakby sama czysta świadomość, która przez nas przechodzi, jest czymś, z jednej strony więcej, ale też czymś, co nie jest w żaden sposób, nie można jej utożsamić z niczym. Ona jest sama z siebie, jak obserwator, jak sama istota obserwatora, sam coś w rodzaju punktu, który tworzy pewien dystans, czy też można to opisać czymś fraktalnym, czymś, co się zawiera samo w sobie. Więc notabene jest to bardzo uzdrawiające jakby odkrycie, takie przemycie się w zasadzie z tego konstruktu mentalnego, który gdzieś tam nam został, każdy z nas ma tak gdzieś tam wrośnięty, czy tam on polega na tym, że od dziecka tworzy się jakaś konstrukcja, czyli ty w pewien sposób myślisz na początku, w pewien sposób jesteś kształtowany przez swoje środowisko, przez swoich rodziców, jakichś ludzi, których uważasz za autorytetów, więc oni automatycznie to, co mówią, w pewien sposób wzmacniasz to i też próbujesz się przypodobać do środowiska, żeby zyskać uznanie i poczucie bezpieczeństwa, więc to we wczesnych latach, jeżeli w jakimś sensie środowisko nie jest odpowiednie, to może to spowodować pewne dysfunkcje, ponieważ tak usztywnienia po prostu, które powodują, że chcąc się przypodobać, czy
czy dostajesz jakieś informacje, które są w pewien sposób niepełne, właśnie w pewien sposób może zafałszowane, czy na przykład ci ludzie, jeżeli jesteś młody, to mają do siebie stosunek taki, że ty nic nie wiesz i ty się dopiero musisz nauczyć i tak dalej. Co jest też udowodnione. W Stanach Zjednoczonych na przykład stosunek do małych dzieci jest taki, jakby byli dorosłymi, tak? To, że takie dziecko ma kilka lat, to nie jest jakby jego problem, tak? To jest nawet prawem w pewien sposób tutaj stanowione, żeby do każdego, do człowieka, niezależnie od jego wieku, po prostu podchodzić z pełnym poszanowaniem. I to rzeczywiście potem może to działa. Natomiast jeżeli na przykład w Polsce było tak, że moje jeszcze pokolenie i jeszcze te osoby, które się teraz są młode, nierzadko tak, że są po prostu w pewien sposób traktowane niepoważnie, co się też odbija w nas na poziomie później dorosłości, w sensie, że taki człowiek ma jakby nie wierzy w siebie, czy ma pewnego rodzaju kompleksy, które może też głęboko gdzieś tam w środku chować, co też nie pozwala jednak oczyścić się z tego i uzdrowić się. Więc to, co powiedziałem, że mamy na tym prostym, normalnym poziomie właśnie różne, całą multipleksowość osobowości, pozwala wyjść poza nie. Czyli dopiero kiedy zdasz sobie sprawę też, z czym się utożsamiasz notabene, albo z czym się chcesz utożsamiać, przed czym chcesz uciekać, to automatycznie wzmacnia Twój stosunek emocjonalny do pewnych jakichś części siebie i fajnie zrobić sobie tak, tego typu metodę badania, gdzie jesteś, tak, wokół jakich ja krążysz, które ja są blisko, ponieważ emocje mają taki właśnie, taką mają naturę, że to, do czego mamy stosunek emocjonalny, to jest bliżej nas. A jeżeli jest bliżej, to jakby bardziej nam zasłania świat i tutaj jest dużo różnych ciekawych rzeczy, których też takie szkolenia akurat z tego mogę też robić. Wyjście poza te nałożone rzeczy, no, w zasadzie daje mi wgląd w wieloperspektywiczność spojrzenia. Więc tutaj w zasadzie możesz już po tym, no, jakby reprezentujesz nowy dyskurs, można to różnie nazywać, nowy paradygmat, czyli jakby takie spojrzenie, prawdziwe spojrzenie na wszystko. Już nie zasłaniasz sobie świata jakimiś jednymi koncepcjami, zupełnie tego nie potrzebujesz już robić. Możesz oczyścić całkowicie się z tych wszystkich nałożeń, oczyścić swój magazyn i przez to, w momencie, kiedy jest jakiś problem, to jakby wszystkie możliwe zasoby w 100% jakby skupiać na danej dziedzinie, żeby móc jakby zdobyć rozwiązania. Więc tyle na razie i pozdrawiam.